Witam Państwa w telewizji internetowej W Punkt, nazywam się Michał Konarski, a to jest trzecia część ławy prasowej. Porozmawiamy teraz o planowanym proteście pracowników ochrony zdrowia. W momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, mamy piątek, a protest zaplanowany jest na jutro. W sprawie protestu zwróciła się do premiera Morawieckiego opozycja, konkretnie Lewica, podczas zorganizowanej dziś konferencji prasowej politycy lewicy, w tym m.in. Wojciech Konieczny, podkreślali, że Mateusz Morawiecki powinien pilnie podjąć rozmowy z medykami, które dotychczas nie kończyły się żadnym konsensusem. Rafale, jak ty widzisz rozwiązanie problemu doraźne? Bo wiadomo, że polska ochrona zdrowia potrzebuje systemowych zmian, ale doraźnie, jak możemy załagodzić sytuację w tym momencie? No, doraźnie każdy protest na tle poprawy warunków można załagodzić poprawą tych warunków. No i myślę, że akurat w polskiej służbie zdrowia jest miejsce na poprawę warunków pracy, zwłaszcza tych słabiej opłacanych zawodów medycznych typu ratownicy. Dlaczego się w tym momencie to nie dzieje, twoim zdaniem? No, dzieje się zbyt słabo, zbyt wolno i jest nałożone na pewien strukturalny problem. No, przez 25 lat transformacji byliśmy krajem, który na służbę zdrowia wydawał, jeśli chodzi o procent PKB, to należało do jednych z najmniej w Europie. No i to jest jakby tego efekt. No to nie da się tak nagle, tak jak niektórzy mówią, że nagle sobie przypomnieli o tych sprawach w roku 2015, kiedy znaleźli się w opozycji i powiedzieli: o rany, mamy problem ze służbą zdrowia, no to skandal, tak dalej być nie może. No to też się nie zaczęło wczoraj i mamy tu do czynienia z takimi zaniedbaniami, którym można wyjść naprzeciw szybko, podnosząc uposażenia, polepszając warunki pracy. No ale oczywiście mamy też drugi problem, taki strukturalny, polegającym na tym, że na przykład ponieważ w wielu zawodach medycznych warunki pracy były tak słabe, no to mało jest ludzi, którzy chcą to wykonywać, co jest naturalne. Nawet w niektórych, mieliśmy to w niektórych zawodach medycznych przy okazji koronawirusa, niektóre specjalizacje właśnie wyszły jakby z mody i mniej ludzi, mniej było adeptów, którzy chcieliby je wykonywać, no i był problem z podażą lekarzy i teraz jest problem z podażą na przykład ratowników medycznych i to się oczywiście ktoś ostatnio na ten temat dyskutowałem, mówił, że przecież podniesienie warunków płacy nie zwiększy podaży, prawda, no bo to nie jest tak, że to natychmiast może się każdy wejść do tego zawodu i każdy wejdzie, no natomiast na pewno w jakimś takim średnim, dłuższym okresie polepszy to sytuację. Ja uważam, że lepiej jest to robić inwestując w to, żeby to były atrakcyjne zawody do wykonywania przez ludzi, kolejne pokolenia, które tutaj się będą kształcić, a niekoniecznie uważam, że trzeba iść teraz drogą, że na gwałt należy ściągać specjalistów medycznych, których brakuje w tym momencie w Polsce przez nasze zaniedbania gdzieś tam z innego kraju, drenując ten kraj z ich zasobów. Więc tak, no i na tyle, na ile śledzę to, co się, tak jak obecna władza negocjuje z różnymi grupami społecznymi i jak się skończył protest medyków, jak się skończył protest osób niepełnosprawnych, no to ja tu jednak wbrew znowu temu, co ta taka najbardziej zajadła antypisowska propaganda uważa, no to nie jest tak, że rząd nie wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom. No, prawdopodobnie zrobił więcej niż poprzednie rządy razem wzięte w bardzo wielu dziedzinach i myślę, że tak, mam nadzieję, że i teraz podobnie się to zakończy. No zresztą te protesty są uzasadnione, no w ostatnich paru latach w Polsce płace generalnie rosły bardzo szybko, więc dla ludzi pracujących w strefie budżetowej też trochę się struktura społeczna zmieniła, to znaczy krótko mówiąc, oni nie lubią to bardzo mówić, ale podjechał im ten doły społeczne im podjechały. To znaczy, o ile jeszcze oni wcześniej mogli czerpać pewną dumę z taką, że zarabiamy więcej dużo niż ci najsłabiej zarabiający, teraz już nie, no bo płaca minimalna poszła w górę i oni się czują, że powinni być bardziej lepsi od
tych najsłabszych. No jest to oczywiście z jednej strony egoistyczne, z drugiej strony uzasadnione. Nie będziemy tu nikomu mówić, że nie powinien się domagać lepszych warunków, więc mam nadzieję, że będą to robić i będą to potrafić robić skutecznie. Julia Lauer, czy zgadzasz się, że tak powiem, z przedmówcą, że aktualnie jedyne, co da się zrobić, to faktycznie pójść na rękę, zgodzić się z żądaniami medyków, wypłacić te, w sensie podwyższyć stawkę i dopiero później się zaczyna zabierać za reformę systemową, czy masz inny pomysł na tę sytuację? Znaczy myślę podobnie, natomiast wątpię, żeby to się stało, bo ja dobrze pamiętam protesty rezydentów, który skończył się właściwie na niczym. Także myślę, że rząd będzie prowadził jakieś takie działania pozorujące, że w ogóle będzie dobrze i tak dalej, a później i tak postawi na swoim, zwłaszcza, że no, koronawirus po prostu zrujnował ten system, pieniędzy jest coraz mniej, także tutaj nie mam jakichś dobrych prognoz. Natomiast no mam nadzieję, że w ogóle rozmowy zostaną podjęte. Mam nadzieję też, że ten protest będzie zauważony i doceniony, bo ja na przykład bardzo doceniam to, że komuś jeszcze zależy na naszej ochronie zdrowia. To ja może przerwę ci na chwilę i przypomnę postulaty. Postulatów jest 8, obejmują one natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tak zwanej dobo karetki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Czyli to są wszystko tak naprawdę postulaty dotyczące stricte stanu materialnego, w jakim się znajduje polska służba zdrowia i ludzie w niej pracujący. Czy twoim zdaniem mamy aktualnie do czynienia z buntem klasowym poniekąd? Nie wiem, czy tak bym to nazwała, bo wydaje mi się, że nie wszyscy pracownicy służby, znaczy ochrony zdrowia reprezentują jakby tę samą klasę. Natomiast przede wszystkim no mam nadzieję, że te żądania zostaną spełnione, bo jest to w interesie nas wszystkich, tak? Nas korzysta z ochrony zdrowia i każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby była ona jak na najwyższym poziomie, bo jeśli chodzi na przykład o kształcenie, to poziom jest dobry, tak? Ludzie przyjeżdżają teraz z zagranicy, żeby się kształcić na studiach medycznych, więc powinniśmy to wykorzystać i dać tym lekarzom i oczywiście reszcie personelu jak najlepsze warunki. I chciałabym też, żeby lekarze nie wyjeżdżali i żeby nie musieli wyjeżdżać, i pielęgniarki i tak dalej. I żeby tutaj stworzyć im takie warunki, żeby byli zadowoleni ze swojej pracy, żeby ona dawała dobry efekt. Jędrzej Włodarczyk w punkt. Jędrzej, powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem da się zatrzymać lekarzy, pielęgniarki, ogólnie przyszłych pracowników ochrony zdrowia w Polsce? Cóż, ja nie jestem specjalistą służby zdrowia, więc nie będę tutaj dawać jakichś głębokich recept. Natomiast wiem jedno, jeżeli ratownik medyczny zarabia 3,5 tysiąca złotych na rękę, pielęgniarka podobnie albo jeszcze niżej, to trudno oczekiwać, żeby ludzie stawali w kolejkach do tego zawodu. To jest w ogóle problem sektora publicznego jako całości. I jeżeli mamy do czynienia z jakimś buntem, czy jaki bunt byłby wskazany, to właśnie bunt pracowników sektora publicznego. Przedtem rozmawialiśmy o policji. W policji również są wakaty, jest 8 tysięcy bodajże wakatów na chwilę obecną, tak samo wśród pielęgniarek, położnych. Po prostu ludzie nie chcą iść do zawodu, który niesie za sobą ogromną odpowiedzialność przy jednoczesnym braku perspektywy awansu zawodowego, finansowego, czyli po prostu nie ma dla nich żadnej przyszłości. Po co? Lepiej iść i pracować w biurze albo w supermarkecie, bo wynagrodzenie jest podobne, a odpowiedzialność o wiele mniejsza. I to jest prawdziwy problem. Problem również dotyczy postrzegania sektora publicznego i służby zdrowia, i policji, i urzędników również. Często spotykamy się z taką opinią i to jest takie, no, to są takie neoliberalne wręcz brednie, trzeba to tak nazwać, mówiące o tym, że urzędnik ma pracować za miskę zupy i ma nie narzekać, bo i tak jest darmo zjadę i kradnie i tak dalej. I tak samo się często też mówi o służbie zdrowia, chociaż ona, pracownicy służby zdrowia są bardzo szanowani, ale nie łączy się to
z żadnym wielkim ruchem na rzecz zwiększenia wynagrodzeń. To jest problem całego sektora publicznego. Jeżeli chcemy mieć specjalistów, jeżeli chcemy mieć ludzi, którzy są kompetentni, którzy chcą pracować w tym zawodzie, którzy wykonują dobrze swoją pracę, no to trzeba ich odpowiednio wynagradzać, żeby to była jakaś konkurencja dla stanowisk na wolnym rynku, bo inaczej ludzie nie będą przychodzili do tego zawodu. Jeszcze tylko jedna rzecz na koniec. Rozmawialiśmy również o sytuacji w Niemczech. Sprawdziłem to przed chwilą. Ratownik medyczny w Niemczech zarabia średnio 7 tysięcy euro. A polski? Jeszcze mógłbyś dla porównania? To za chwilę do tego przejdziemy, za chwilę podasz, ile polski Rafale, czy pracę w budżetówce da się odczarować? No właśnie, to jest bardzo ciekawy problem, teraz mnie to uderzyło, i bo... właśnie dlatego stawiam takie tak, pytanie. Tak, dziękuję za to pytanie, bo uderzyło mnie to w kontekście naszego poprzedniego wejścia, kiedy rozmawialiśmy o policji, bo mam takie wrażenie, że... W zupełnie innym tonie rozmawialiśmy o policji niż teraz o innych pracownikach budżetówki. Zmienił się kontekst i tam tak. Raczej nasze uwagi szły w kierunku, że tam trzeba od nich bardziej im patrzeć na ręce, wymagać i tak dalej. Bo już mieliśmy inne wyobrażenie. Tutaj jest taki dobry pracownik sektora publicznego, a tam był taki zły pracownik sektora publicznego. Przecież jedni i drudzy wykonują bardzo ważną pracę dla dobra. Z drugiej strony też nie bez powodu rozmawialiśmy o policjantach, bo sprawa aktualnie, najważniejszą sprawą aktualnie w policji były trzy morderstwa na... Tak, chociaż nie tylko, bo też mieliśmy niemal równolegle do czynienia z zdaniem wielu, moim też, przesadnie agresywnymi reakcjami wobec na przykład funkcjonariuszy Straży Granicznej na naszej wschodniej granicy. To znaczy ten kubeł inwektywów, który się wylał na pracowników Straży Granicznej ze strony polityków, aktywistów, bardzo sobie tutaj... Na razie skupmy się na medykach, jak czas pozwoli, to wrócimy do Służby Granicznej. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że jedni i drudzy są pracownikami sektora publicznego. No i teraz, jeżeli nie chcemy popaść w takie zakłamanie i bronić tylko tych, których akurat w danym kontekście nam pasuje bronić, no tylko domagamy się pewnej godności i pewnego uznania pracy dla dobra ogółu wszystkich, no to już konsekwentnie też nie pozwalajmy na przykład na takie traktowanie pracowników Straży Granicznej, tylko dlatego, że pasuje to akurat do kontekstu. Julia Lauer, Strike EU. Jak twoim zdaniem da się zmienić przekonanie Polaków na temat budżetówki, pokazać, że... W sensie, wiadomo, można podnieść pensję, ale to nie wystarczy. W sensie, jak zadbać o sektor publiczny? Na pewno zapowiedziałeś, że podniesienie pensji to jest ważne, żeby po prostu zachęcić do pracy w budżetówce, bo obecnie jest to traktowane jako taka gorsza opcja, jako coś, jeśli nam się nie uda na wolnym rynku, to możemy spróbować jakiejś tam pracy w budżetówce. No ale myślę, że tutaj przede wszystkim, na przykład jeśli obywatel idzie do urzędu, tak, i jest zadowolony z tego, jak w tym urzędzie załatwił tą sprawę, to pomyśli sobie, kurczę, może na przykład chciałbym być urzędnikiem, tak, więc jeśli będziemy zadowoleni z poziomu naszej budżetówki, to myślę, że będziemy mieć do niej lepszy stosunek. Po prostu będziemy lepiej ją odbierać, ale myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o podniesienie pensji, chodzi o zadbanie o tych ludzi, chodzi o to, żeby oni mieli komfort pracy i jeśli człowiek jest dobrze wynagradzany, jest doceniany też w takiej sferze międzyludzkiej, no to lepiej pracuje, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj te rzeczy są od siebie zależne. Jakby nasze zadowolenie jest zależne od tego, czy jest zadowolony pracownik budżetówki, a wiemy, że budżetówka to jest coś, co świadczy o naszym państwie, tak? Jeśli ci ludzie mają dobre warunki, to pomyślimy sobie, że jesteśmy fajnym, dobrym, opiekuńczym państwem, na którym myślę, że nam wszystkim zależy. Jeszcze ciebie, Jędrzeju, poproszę o komentarz na temat właśnie problemów polskiej budżetówki. Myślę, że budżetówka potrzebuje przede wszystkim swojej politycznej reprezentacji, bo ktoś to musi wszystko wyartykułować, ktoś musi z tego stworzyć narrację, ktoś musi dosyć jawny, mocny i wbrew krytykom, bo oczywiście krytyka będzie ze wszystkich stron, stawiać interesy pracowników budżetówki na polu dyskusji politycznej i tyle. Wbrew różnym krytykom, bo oni, uważam, będą,
jest bardzo duża grupa polityków, dziennikarzy, establishmentu, która uważa, że powinno być tak, jak jest, sektor publiczny powinien dziadować dalej, bo nie ma na to pieniędzy, bo przecież można wykonywać inny zawód. I to jest, wydaje mi się, szansa dla chociażby lewicy, żeby wzięła pod skrzydła bardzo mocno pracowników sektora publicznego. Oczywiście to stwarza pewien szklany sufit, ale no przynajmniej tworzy szansę na skuteczną realizację czy obronę interesów jakichś konkretnych grup, duży. Czy twoim zdaniem lewica powinna być domyślną opcją tutaj? Tak. Okej. Okay. Rafał, czy ty się zgadzasz z tymi słowami, że kto jak nie lewica zadba o pracowników budżetówki? Nie do końca. Ja uważam, że... Ja popieram w zasadzie każdy protest zorganizowanej grupy pracowniczej. To znaczy taka argumentacja na zasadzie, że najpierw trzeba dać prawo tym ludziom do domagania się polepszenia własnego bytu, to tak nie działa. No, jak się ludzie potrafią zorganizować, potrafią założyć związek zawodowy, to niezależnie od tego, czy on jest lewicowy, prawicowy, chadecki, czy trockistowski, czy apolityczny, no to jeśli potrafią to robić skutecznie, to mają do tego prawo i na tym polega idea związku zawodowego, która suma summarum podnosi całą branżę i los pracownika jako taki. Jak są silne związki zawodowe, no to los pracownika jest lepszy i niezależnie od tego, czy większość społeczeństwa będzie uważała, czy to się należy, czy nie należy. Jak jest strajk gdziekolwiek, od fabryki poprzez komunikację publiczną po służbę zdrowia, no to oczywiście zawsze będą tacy, którzy akurat z powodu tego strajku nie zdążą gdzieś, nie wiem, może z powodu strajku medyków ktoś z rodziny poniesie uszczerbek na zdrowiu, albo z powodu strajku w fabryce nastąpią jakieś straty ekonomiczne. Była sytuacja, że lądował samolot medyczny na... Ale tak to działa, To jest jedyny dostępny w warunkach realnego kapitalizmu środek nacisku ze strony pracowników i tutaj ja nie uzależniam od tego, że tam są słuszne protesty płacowe, mają takie sztandary, które mi się podobają i niesłuszne, mają inne. Protest pracowniczy jest z gruntu dobry, tak bym powiedział. Zwłaszcza w takiej sytuacji w Polsce, w jakiej jesteśmy w tym kontekście ekonomicznym i tak dalej. No nie jesteśmy Japonią ani Koreą, w której sytuacja, pozycja pracownika wygląda zupełnie inaczej. Nie jesteśmy... jesteśmy Polską w roku 2021 i tu i teraz myślę, że taki protest jest uzasadniony i myślę, że wbrew moim przedmówcom on się zakończy jakimś sukcesem. Opinia publiczna, czy on będzie pasował opinii publicznej do narracji innej, to już jest inna sprawa, natomiast i tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. O protestach pracowniczych w telewizji w Punkt mówimy na okrągło, że tak powiem. Ostatnio omawialiśmy temat strajku w zakładach pracy Parot. Dzisiaj mamy protest medyków. Cały czas coś się dzieje, więc myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dziękuję bardzo przede wszystkim za wysłuchanie nas i dziękuję gościom. Rafał Woś, Salon 24. Dziękuję. Julia... przepraszam. Julia Mauer, Strajk EU. Dziękuję. I Jędrzej Wudelczyk w Punkt Online. Dziękuję. To była ława prasowa, nazywam się Michał Konarski. Dziękuję bardzo.